Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Rzekł Wróbelek Elemelek: chcę nauczyć się literek. Jakże to, analfabeta? Niepiśmienny? Oho, gdzie tam? To już wolę choć w mozole siedzieć w szkole, w uczniów kole i od jutra, wiedzcie o tym, zabieram się do roboty. Właśnie sowa wraz z dzięciołem założyli w lesie szkołę i to nawet niedaleko, na pagórku tuż za rzeką. Po cóż się namyślać wiele? Umył dziobek Elemelek, przetarł oczy, strzepnął piórka i frrr, ot za rzeką górka. Rzekł dyrektor stary dzięcioł: przyjąćcie do szkoły z chęcią. Dziobek czysty masz w rublasku, oczka bystre, pełne blasku. Byleś pilny był, wytrwały, będziesz uczniem doskonałym. W szkole uczy pani sowa, mądra głowa, ani słowa. Okulary ma na dziobie i pazurkiem ostrym skrobie. Różnych liter piękne wzory na tablicy z ciemnej kory. Rzekła ptaszkom: miłe ptaszki, tu nauka, nie igraszki. Myśleć trzeba mądrze, bystrze, a przynieście też w tornistrze listki gładkie i zielone, pióro ładnie zaostrzone i atrament jagodowy. Pewnie macie już gotowy. Pierwsza lekcja poszła składnie, druga lekcja jeszcze ładniej. Piszą ptaszki jak kto może, ten na liściu, ten na korze. A litera ma dwie nóżki, B litera ma dwa brzuszki, C litera niby wężyk zakręciła się w półksiężyc. Powiedziała pani Sówka: w poniedziałek jest klasówka, proszę listek przynieść świeży i powtórzyć jak należy trzy litery A, B i C. Bo zabiorę wam tablicę i z pamięci pisać każę tę literkę, którą wskażę. Chciał powtarzać Elemelek trzy litery przez niedzielę, ale tak się jakoś stało, że miał czasu bardzo mało, bo to gołąb wpadł z wizytą, opowiadał tamto i to, potem myszka jedna mała przebiegała, coś dodała, tu dwa słówka, tam trzy słówka, wywiązała się rozmówka i Wróbelek, przyznam z żalem, nie powtórzył liter wcale. Rano, ósma jest godzina, lekcja zaraz się zaczyna. Pan dyrektor w samą porę osiem razy kuje w korę. Siedzą ptaszki, kręcą główką, drżą im serca przed klasówką, czarne oczka patrzą w sowę. Rzekła sowa: czy gotowe? Tak, więc cisza. Ani słowa. Proszę ładnie narysować B literkę, lecz z pamięci. Nie oglądać się, nie kręcić. Elemelek skrzydłem skrobie głowę. Ot dogodził sobie B litery, proszę pani. Nie pamięta ani, czy jest długa, czy okrągła, czy wydęta, czy pociągła. B literka ani mowy wyleciała całkiem z głowy. Elemelek koło dudka siedzi, a że gałąź krótka, więc Wróbelek, trudna rada, zerka bokiem do sąsiada. Dudek stawia kreski grube, ma na czubku głowy czubek, czubkiem trzęsie, dziób otwiera, pisze: jest już B litera. Elemelek na swym listku w ślad za dudkiem pisze wszystko, brzuszek jeden, drugi, trzeci. Dzięcioł puka, kończcie dzieci. Liście gładkie i zielone już przed sową rozłożone, sprawdza sowa, stopnie stawia, tu pochwali, tam poprawia. Piątkę dała sikoreczce, dwóm gołąbkom po czwóreczce, a jaskółka z żółtą wilgą trójkę plus dostały tylko. Trochę to zmartwiło sójkę, że z minusem miała trójkę, a już stopnie całkiem chude z Elemelkiem dostał dudek. Spójrzcie, dudek wraz z Wróbelkiem porobili błędy wielkie. Jakże to, powiedzcie sami, pisać B z trzema brzuszkami?
Skąd i kiedy moje dzieci wyrósł nagle brzuszek trzeci? Oto są lenistwa skutki. W pierwszej ławce aż dwa dudki. Aj, najadł się wstydu wiele ten wróbelek, elemelek. Chyba skusił go zły duszek, by od dudka ściągnąć brzuszek, więc rzekł: odtąd, pani sowo, będę zawsze, daję słowo, wiedzieć, ile kto ma brzuszków. Nie chcę siedzieć wśród leniuszków.